Król orbitreków ze średniej półki może być tylko jeden: solidny, wygodny, wszechstronny i, co najważniejsze, oferujący najlepszy stosunek ceny do jakości. Jeśli chcecie kupić orbitrek raz a dobrze i przy tym chcecie nie przepłacić, to ten odcinek jest właśnie dla Was. To jest kanał Orbitrek Guru, pierwsze źródło informacji o orbitrekach i bieżniach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Cezary Bogusławski i orbitrekami zajmuję się od ponad 10 lat. Prowadzę sklep, serwis, jestem autoryzowanym dystrybutorem jednego z czołowych światowych producentów sprzętu cardio. I jeśli mogę podzielić się z Wami jedną z podstaw działania tej branży, to brzmi ona tak. Zrobienie dobrego orbitreka jest cholernie trudne. Wymaga specjalistycznej wiedzy, lat doświadczeń i potężnych nakładów finansowych. Dlatego dobrze opracowana receptura będzie działać bardzo długo, a producent szybko z niej nie zrezygnuje. I właśnie na tym polega fenomen Orbitreka Xtera 39E. Jest to sprzęt solidny i przy tym całkiem kompaktowy. Design jest powściągliwy, a dobrej jakości materiały sprawiają, że wygląda całkiem nieźle. Intuicyjna konsola wyposażona jest w pokrętło, które bardzo lubię, bo dzięki niemu można szybko z obciążenia minimalnego przejść na maksymalne. Jest to szczególnie przydatne przy trenowaniu interwałów. Wyświetlacz jest czytelny, łatwy w obsłudze, w zestawie jest też pas do bezprzewodowego pomiaru pulsu oraz możliwość odczytu tętna z rączek nieruchomych. Ergonomia treningu jest bardzo dobra. Przedni napęd sprawia, że angażujemy w ruch całe ciało, a nie tylko nogi. Platformy pod stopy są nachylone o 2 stopnie do wewnątrz, a ich rozstaw jest wąski. To gwarantuje bezpieczeństwo stawów i jak najmniejsze bujanie ciałem na boki w trakcie treningu. Rączki są dobrze wyprofilowane i łatwo znaleźć ich wygodny chwyt. Orbitrek pracuje cicho, płynnie, obciążenie zmienia się świetnie i można dodać go wystarczająco dużo do robienia intensywnych interwałów. Przy których ekstera zachowa dobrą kulturę pracy i stabilność. Na minus tak naprawdę są tylko kółka transportowe, które działają kiepsko. W zamian dostajemy natomiast na przykład galwanizowane tylne prowadnice, które są droższe w produkcji od standardowych i nie psują się praktycznie nigdy. I w kontekście bezawaryjności, Extera 3.9 to jest mój numer jeden. Na każdych 100 sprzedanych sztuk z serwisu gwarancyjnego wymaga mniej niż 10 sztuk, podczas gdy średnia w branży waha się od 15 do 20 i mówię tu tylko o dobrej klasy orbitrekach. Ponadto serwis działa prężnie, części zamienne były, są i będą dostępne. Polecam go użytkownikom o wzroście od 140 do 190 cm, o wadze do 110 kg. I wiem, że producent podaje większy maksymalny udźwig, ale realnie warto mieć pewien zapas. Dlatego, jeśli szukacie swojego pierwszego Orbitreka i chcecie zmieścić się w 4000 zł, to Exterra 39 jest klasyką gatunku, którą gorąco polecam. Pełną recenzję pisemną znajdziecie jak zwykle na moim blogu orbitreguru.com w dziale testy. Na dziś dziękuję za uwagę i życzę udanych treningów. Wiedza na temat sprzętu jak i ten kanał rozwijają się głównie dzięki Waszej ciekawości i mojej dociekliwości. Dlatego zachęcam do zadawania pytań pod filmem. Pamiętajcie też, żeby zalajkować i zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Na dziś dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!